Od chwili wjazdu pociągu na peron nasi wolontariusze są w pełnej gotowości. Kiedy otwierają się drzwi do przedziałów, patrzymy, jak wiele osób wysiada z wagonów. Jeśli ktoś potrzebuje naszej pomocy, to od razu jej udzielamy. Na dworcu oprócz nas, warszawskich urzędników i wolontariuszy, są także ekipy medyczne, które w razie potrzeby pomogą odebrać osoby mające kłopoty z samodzielnym poruszaniem. Wielu Ukraińców trafiających do Polski jest wystraszonych i zdezorientowanych. Uciekają przed wojną, która toczy się w ich kraju. Po kilku dniach podróży wysiadają na dworcu w obcym kraju. Emocji nie brakuje. Z jednej strony jest radość, że są już bezpieczni, że bomby nie spadają na głowę. Z drugiej pojawia się pytanie, co robić dalej. Pamiętam, gdy w pierwszych dniach wojny na Dworcu Wschodnim wysiadła grupa osób uciekających z ostrzeliwanego Kijowa. Wolontariusze prowadzili ich tunelem do namiotów ustawionych od strony ulicy Lubelskiej. W pewnej chwili tunel wypełnił hałas. Po prostu na jeden z peronów przyjechał inny pociąg. Huk, stukot, szyn, normalna sprawa na dworcu kolejowym. Ukraińcy rzucili się na ziemię, osłaniając głowy rękoma. Tym razem to my byliśmy zszokowani. Patrzyliśmy bezradnie, jak wojna zmienia ludzi. Naszą rolą jako warszawskich urzędników jest opieka nad tymi ludźmi. Obok Dworca Wschodniego przy współpracy miasta oraz organizacji pozarządowych zostało uruchomione miasteczko namiotowe. Można się tutaj zatrzymać, można się umyć, można coś zjeść, można zwyczajnie odpocząć. To tutaj pierwsze kroki kierują wszyscy uciekający przed wojną. Nasza praca na Dworcu Wschodnim zaczyna się od chwili przyjazdu pociągu. Tam właśnie na peron idą nasi wolontariusze bądź koordynatorzy, którzy przyjmują bezpośrednio osoby naszych gości z Ukrainy. Następnie oni są prowadzeni tutaj do naszego namiotu, w tym, w którym jesteśmy. Tu mogą coś zjeść, posilić się, napić się herbaty. To jest ten czas, kiedy oni mogą na chwilę się uspokoić, ochłonąć, a my w tym czasie odpytujemy ich, jakie mają plany na przyszłość. Czy chcą zostać w Warszawie, czy w ogóle nie mają planów i potrzebują chwilę czasu, czy potrzebują pojechać gdzieś w Polskę bądź za granicę. Od tego zależy, gdzie ich będziemy kierować. Wyjście z pociągu to jest dłuższa operacja. To są kobiety, to są dzieci, to są często osoby, którym musimy podstawić wózek inwalidzki albo wynieść na noszach. Sytuacja jest nieoczekiwana, musimy reagować na bieżąco. Także tym osobom nasi wolontariusze pomagamy z dużymi tobołkami dojść do namiotu, bądź nie mają tych tobołków, bo jeśli uciekali spod ostrzału, najczęściej mogą mieć maksymalnie dwie reklamówki. Sytuacja jest w zależności, z jakiego rejonu oni podróżują. Te osoby są smutne, one nie wiedzą, gdzie przyjechały. Najczęściej nie opuszczały nie tyle nawet swojego kraju, ale nie opuszczały swojej miejscowości. My musimy ich przywitać z uśmiechem, powiedzieć, że są bezpieczni i że dalej się nimi zajmiemy. Bo oni tak naprawdę są zagubieni i to jest dla nich bardzo nowa sytuacja. Część z nich wie, gdzie chce dalej się przemieszczać, ale to nie jest na codzienność. Oni po prostu tutaj z nami siadają i się zastanawiają, co mogą dalej robić. Zależy, kiedy mam czas, ale tak około 5 godzin dziennie to ja jestem. Na przykład weekend to jestem częściej. Na przykład jedna zmiana, czyli 8 godzin. Czas od czasu bywało tak, że nawet w nocy zostawałam, bo wiedziałam, że weekend, więc czemu nie? Z czym my się stykamy? Często są takie nietypowe sprawy, że po prostu ludzie przychodzą i się pytają, gdzie na przykład mogą znaleźć mieszkanie. W tym zawsze jest problem, że chcę wszystkim pomóc, ale nie mogę tak fizycznie. Są różni ludzie, ale tak naprawdę wszyscy są wdzięczni. Dużo jest osób, które po prostu psychologicznie są zagubieni. Nie wiedzą, co tak naprawdę chcą ze sobą zrobić. Po prostu przyjeżdżają i się pytają, a gdzie możemy pojechać? Tak, nie mają po prostu celu, gdzie mogą przyjechać. Oni bardzo dziękują za to Polakom. Mówią, że tak naprawdę teraz wiemy, kto jest dla nas bratnim narodem. Są osoby, które płaczą bardzo, po prostu się trzęsą i po prostu tak bardzo dziękują. Nawet raz było tak, że przyszła taka pani i powiedziała, że chce napisać nam podziękowanie. Naprawdę, przyszła i napisała nam wszystkim podziękowanie na kartce, że dziękuję bardzo wszystkim, dziękuję Polsce, nawet prezydentu napisała podziękowania, że przyjął i że pomaga w takiej trudnej sytuacji, co teraz się dzieje na Ukrainie. Ile mogę? Tyle będę, bo dla mnie to jest jedyny sposób, w jaki ja mogę pomóc Ukrainie, tak? Bo ja osobiście jestem Ukrainką, tylko że mieszkam już tutaj 5 lat i dla mnie było bardzo trudne to przyjęcie, że ja jestem tutaj, a oni są tam. Cała moja rodzina, znajomi, ale tak sobie uświadomiłam, że jeśli ja tam będę, to ja niczym nie pomogę. A to jest jedyne wyjście?
Jak ja mogę pomóc tym ludziom? Dzielnica Targówek od ponad 20 dni prowadzi punkt informacyjny miasta stołecznego Warszawy na Dworcu Wschodnim. Tak naprawdę ten punkt wygląda jak dobrze zorganizowane miasteczko. W mojej ocenie miejsce to zostało doskonale przygotowane do pełnienia tej nietypowej funkcji, a mianowicie funkcji opiekuńczej dla cudzoziemców, dla osób przybywających z Ukrainy, dla naszych gości. Jako dzielnica Targówek robimy wszystko, nasi pracownicy z urzędu, z jednostek dzielnicowych, robimy wszystko, aby zaopiekować się tymi osobami, które przyjeżdżają na Dworzec Wschodni.